Sprawowanie do świątyń chrześcijańskich nie zanikło poczucie wzajemnego związku pomiędzy tajemnicą miłości Bożej ukazaną w eucharystycznych znakach wieczna. Sprawa, byśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Bądźże pozdrowione drzewo żywota. Ołtarz został przygotowany przez Wojsko Polskie. Bezpośrednio po zakończeniu procesji zostanie tutaj odprawiona msza święta. Panie Jezu Chryste, z Tobą i za Tobą przyszliśmy w eucharystycznej procesji Bożego Ciała z naszej archikatedry tu na Plac Piłsudskiego w Warszawie. Pragniemy najpierw podziękować Ci najbardziej, jak możemy, za to, że spełniłeś prośbę apostołów, która jest równocześnie naszą prośbą, prośbę, która została nam przypomniana przy trzecim ołtarzu. Mane nobiscum domine, zostań z nami, Panie, bo się ma ku wieczorowi i dzień się nachylił. Zrealizowałeś tę prośbę apostołów i naszą prośbę w tajemnicy Eucharystii.
którą ustanowiłeś w Wieczerniku Wielkiego Czwartku, czytania Bożego Ciała właśnie do tego miejsca nas dzisiaj prowadzą. Dwukrotnie słuchaliśmy słów o ustanowieniu świętej Eucharystii. Właśnie w Wieczerniku, w przeddzień swojej męki, ustanowiłeś Eucharystię, odprawiając pierwszą ofiarę w sposób bezkrwawy, sakramentalny, uprzedzającą Twoją ofiarę Wielkiego Piątku. To tam w Wieczerniku powiedziałeś apostołom, aby to czynili na Twoją pamiątkę. Eucharystia jest, tak jak to śpiewamy w każdej mszy świętej, wielką tajemnicą wiary. Eucharystia jest ofiarą Jezusa na krzyżu, uobecnianą w sposób sakramentalny w każdej mszy świętej. Eucharystia jest ucztą i pokarmem na naszej drodze do wieczności. Eucharystia, jak powiedzieliśmy, jest obecnością Jezusa Chrystusa z nami. Bo na prośbę apostołów zostań, odpowiedziałeś, jestem z wami aż do skończenia świata. Dzisiaj w uroczystość Bożego Ciała wyznajemy naszą wiarę w Eucharystię i w Twoją stałą w niej obecność. Czynimy to publicznie, wychodząc na ulicę Warszawy, dając publiczne świadectwo wiary w Twoją eucharystyczną obecność. A tematem naszego tegorocznego dziękczynienia są te główne tematy i sprawy, które zostały nam podpowiedziane przy kolejnych czterech ołtarzach. Dziękujemy i zawierzamy Bogu, Tobie, za rodziny. Kościół jest z rodzin i Kościół jest dla rodzin. Kościół jest nadzieją dla rodzin, ale rodziny są nadzieją dla Kościoła. Patrzymy na rodziny pozytywnie, bo jesteśmy w pełni świadomi, że nikt i nic w pełni i do końca nie potrafi zastąpić rodziny, która jest dla społeczności ludzkiej, także dla społeczności Kościoła, która jest dla wychowania następnych pokoleń wspólnotą niezastąpioną i niezastępowalną. Patrzymy na rodziny z nadzieją także dlatego, że przecież znakomita większość rodzin to jest nadzieja Kościoła i świata. Ale patrzymy na rodziny także z troską, bo drodzy bracia i siostry, małżonkowie, rodzice, wiemy, Kościół wie, przypomina to często papież Franciszek, że nie jest wam łatwo we współczesnym świecie, że nie jest łatwo pogodzić te główne i podstawowe sprawy i zadania rodziny z pracą zawodową, a także z możliwościami, jakie macie do dyspozycji, żyjąc w naszej ojczyźnie także. Ale patrzymy na rodziny często, coraz częściej z niepokojem. Wtedy patrzymy z niepokojem, kiedy słyszymy o coraz większej liczbie małżeństw, którym się nie udało, którzy bez podejmowania walki o jedność małżeństwa i rodziny rozstają się i zaczynają od nowa, jakby się nic nie stało. A przecież stało się wiele. Są dzieci, więź, która została zerwana, ślub złożony Bogu i współmałżonkowi zostaje zerwany. To budzi i musi budzić niepokój. Ale patrzymy z niepokojem także wtedy na rodziny, kiedy się próbuje podważyć w Europie, w Polsce też czasem, tożsamość małżeństwa i rodziny. Ostatnie referendum w Irlandii w sprawie związków partnerskich tej samej płci
a zwłaszcza jego wynik w tak bardzo katolickim kraju jeszcze 30 lat temu są poważnym ostrzeżeniem dla całej Europy. Ale bracia i siostry, bądźmy pokorni i powiedzmy, że są także ostrzeżeniem dla naszej ojczyzny. Drugim tematem nawiedzenia podpowiedzianym nam przy drugim ołtarzu jest zakończona czy kończąca się nawiedzenie, peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Powtórna, nawet w niektórych parafiach Warszawy, trzecie nawiedzenie w ciągu ostatnich dwóch pokoleń. Tamto pierwsze przygotowywało nas do milenium chrztu Polski. To przygotowuje nas i przygotowywało nas do takiego owocnego i mądrego wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, które wiemy nie jest wcale łatwe i proste. To był dla Kościoła warszawskiego błogosławiony rok. Rok łaski. Rok prowadzenia nas do Chrystusa przez tę, która mówi zawsze: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. To był rok odnowy jasnogórskich ślubów narodu, napisanych i przygotowanych przez prawie 60 laty przez sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dostrzegliśmy na nowo aktualność tych ślubów i dostrzegliśmy na nowo potrzebę trwania w wierności Bogu za wstawiennictwem Matki Najświętszej. To był także czas i okres głębokiej, wielkiej modlitwy o beatyfikację prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy, to temat trzeciego ołtarza, za wszystkie osoby życia konsekrowanego. Drodzy bracia zakonnicy, drogie siostry, zdajemy sobie sprawę doskonale, jakże ubogi i uboższy byłby Kościół, gdyby w nim od początku i dzisiaj nie było osób życia konsekrowanego. Jakże uboższy byłby w dziedzinie głoszenia Ewangelii i Słowa Bożego w katechezie. Jakże uboższy byłby w prowadzeniu dzieł edukacyjnych, szkolnych, przedszkolnych. Jakże uboższy byłby Kościół i misja Kościoła, gdyby nie wasze dzieło charytatywne, które pełnicie w tylu wymiarach wobec ludzi biednych, potrzebujących, starych, chorych, w hospicjach. Dlatego dziękujemy Panu Bogu, dziękujemy Jezusowi w Eucharystii, która jest dziękczynieniem za życie konsekrowane, za wszystkie siostry i braci zakonnych, za Panie i Panów Instytutów Życia Konsekrowanego i gorąco prosimy o liczne powołania kapłańskie i zakonne. To jest teraz ten czas, kiedy młodzi ludzie po zdaniu matury, czasem po skończeniu studiów, podejmują te ostateczne decyzje, odpowiedzi na Boże powołanie. Wreszcie przy tym czwartym ołtarzu, wpatrzeni w palmirski cmentarz, wspominamy 70-lecie zakończenia strasznej II wojny światowej, ale wspominamy także dokładnie teraz w czerwcu 75-lecie rozpoczęcia wywózek i mordów na polskiej warszawskiej inteligencji, jaka się zaczęła właśnie w Palmirach i była znakiem i symbolem tego wszystkiego złego, co się wydarzyło w ciągu 6 lat okrutnej wojny. Dziękujemy Panu Bogu, że to wszystko się zakończyło, ale dziękujemy Panu Bogu przede wszystkim za pokój. Pamiętając o tym, a ostatnie 2 lata nam to przypomniały także w Europie, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Pokój jest zawsze zadawany człowiekowi i kolejnym pokoleniom. Niestety nie jest dany wszystkim.
Nie możemy nie myśleć w tej procesji o Bliskim Wschodzie i krajach tego regionu, o Afryce, o Ukrainie, o tylu miejscach świata, w których ludzie nie mają pokoju. Wiemy też, że pokój ma swoją cenę i zaczyna się zawsze w ludzkich sercach i umysłach. Bardzo dziękujemy przy tym ołtarzu wojsku. Nie tylko za obecność dziś tutaj na procesji Bożego Ciała i przy tylu innych uroczystościach i momentach uroczystych, ale dziękujemy przede wszystkim za to, że gwarantujecie naszej Ojczyźnie pokój. Potrzeba profesjonalnej, nowoczesnej armii i wojska, żebyśmy się czuli bezpieczni wobec wszelakich zagrożeń współczesnego życia. Nie jesteśmy przecież naiwnymi pacyfistami, którzy chcieliby zapominać o tym, że pokój trzeba zapewniać w rozsądny i rozumny sposób także w naszej Ojczyźnie. Wiemy doskonale, że są takie rzeczy i są takie dziedziny życia, w których nie wolno oszczędzać za wszelką cenę. Do nich należycie niewątpliwie wy. Do tych spraw należą niewątpliwie sprawy rodziny i do tych spraw, na których nie wolno oszczędzać za wszelką cenę, należą sprawy ubogich. Przechodziliśmy w procesji obok domu, na którym jest napisane res sacra miser. Rzeczą świętą jest biedny człowiek. Dlatego tu, na zakończenie procesji, wołamy do wszystkich, którzy kierują naszym krajem, którzy kierują naszymi samorządami, do wszystkich ludzi dobrej woli, aby troszczyli się o pokój w naszej Ojczyźnie, o jedność, o którą się modlił Jezus w Wieczerniku, ale żeby troszczyli się także o wszystkie rodziny i o wszystkich ludzi, których życie sprowadziło na taki czy inny margines. Dzisiaj z dziękczynieniem przyszliśmy tutaj z katedry. Ja także pragnę powiedzieć wielkie, serdeczne dziękuję wszystkim, dzięki pracy których jesteśmy tutaj razem. Wszystkim uczestnikom procesji, wam, drodzy bracia i siostry warszawiaccy, diecezjanie. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali ołtarze, chórom, orkiestrze, służbie liturgicznej, seminarium, wojsku, straży, policji, służbom porządkowym, bractwom, stowarzyszeniom wszelakim, dzieciom, młodzieży, dorosłym, wielkie, wielkie Bóg zapłać. I na koniec jeszcze jedna prośba i ogłoszenie. W najbliższą niedzielę, za 3 dni, o godzinie 8 rano stąd, z tego placu, wyruszy procesja dziękczynna do Wilanowa z racji 8 dnia dziękczynienia, które to dziękczynienie jest połączone z zakończeniem nawiedzenia obrazu Matki Bożej w naszej archidiecezji. Będzie to procesja z wizerunkiem jasnogórskim niesionym na całym odcinku. Dlatego bardzo proszę wszystkich, przedstawicieli wszystkich parafii, pielgrzymów z Polski, pielgrzymów z udziałem biskupów, niech to będzie w niedzielę najbliższą kontynuacja tego dzisiejszego dziękczynienia eucharystycznego. Niech każdy na miarę swoich możliwości włączy się i w procesję, i w Eucharystię centralną, główną, która będzie o godzinie 12 przy świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie. Serdecznie was, bracia i siostry, zapraszam w tę najbliższą niedzielę tu i do Wilanowa. Bóg zapłać wszystkim.